Czyli najpierw wykładasz warzywa, tak, a później zalewasz tym bulionem, tak? Dokładnie. Okay. I wykładamy małże w tym momencie. Ale smacznie to wygląda, pysznie. Zapachy są niesamowite. Okay. Zalewamy to bulionem. Tak. Ale smacznie wygląda. Super. Uwaga, uwaga, nasze lody się utopią. Cytryna do dekoracji. Kiełki. Ale ty jesteś szybki, muszę ci powiedzieć. Robota palić się w rękach. Tutaj te pomarańcze. I to już jest gotowe, tak? Tak, to już ale jest gotowe. Ale ładnie wygląda, pięknie. Tak postawić na stół brzmi to na pewno dobrze, ale smakuje chyba wyśmienicie. Dokładnie. I teraz tak, i teraz gdzie tutaj chciałabym ci pomóc. Dobrze, już chwileczkę. Tutaj obrócimy te grillowane pomarańcze, które koloru tutaj nabrały. I one będą po prostu tak na ciepło, tak? Tak, na ciepło. Okej. Okay. Fajnie. W międzyczasie tutaj sobie przyszykujemy bitą śmietaną. Ale będzie tutaj pyszny deser. Czyli co, najpierw bita śmietana, tak? Bita śmietana. I na to będzie gałka lodów? Tak, na to pójdzie gałka lodów, więc można nałożyć. Tak, dobrze. A czym ja mogę na przykład nałożyć? Tutaj jest łyżka. Albo na przykład tym. Uwaga, uwaga. Zadanie specjalne. To. O! Bardzo ładnie. O, super, dziękuję. Kładziemy pomarańcze. Tak. Ja tu odstawiam. Jakbym uprosić, to listek mięty do dekoracji. Tak jest, szefie. Może tutaj, o właśnie, listek mięty podamy. Ale pachnie ładnie. Tak. Gdzie mam, szefie, tutaj tą miętę? Też na loda jakoś położyć. Dobrze, okej. Okay. Ale palemeczka. W tym momencie sos karmelowo-miętowy. No nie, to ja już wiem, co najpierw będę próbowała. Na pewno te słodkości. No to damy trochę sosu więcej. O, to dobrze. Najmocniej proszę. Okej, okay, super, bardzo. I zajmujemy się w tym momencie nakładaniem halibuta. Tak. Czyli teraz wykładasz ten ryż, tak? Tak, dziki ryż. Tutaj pójdzie do tego. Ale pachnie ładnie. Całkiem inaczej niż taki ten nasz tradycyjny. W tym momencie nakładamy tutaj melona. Może nie ten sprzęt. Uwaga. Okej. Okay. I te warzywa też tutaj wyłożysz, tak? Tak. Ale to niesamowicie wygląda, naprawdę. W tym momencie tutaj pójdą te papryki. I na to będzie halibut położony? Na to będzie halibut, którego właśnie wyciągamy. Ja już widzieliśmy w przerwie, że ten ser się roztopił, więc uwaga, uwaga, idzie i halibut, proszę bardzo. Super. Ale zapach, nie, ja po prostu nie mogę, ja nie mogę w takich warunkach pracować. I teraz przyprawiasz czym? Nie, to już jest wszystko przyprawione. Ale tutaj do dekoracji, dekorujesz, okej. Okay. I proszę uprzejmie. Wow, ale ślicznie. Drodzy Państwo, więc teraz jeszcze raz, żebyś tutaj podsumował. Pyszna zupa, tak? Małże gotowane na spaghetti warzywnym z dodatkiem wina białego. Ja to podkreślę, że tą zupę będziecie mogli skosztować oczywiście w restauracji Kaktus tak Faktoria. Okej, okay. Kolejna rzecz. Halibut zapiekany z podpierzynką sera pleśniowego, podawany na melonie z paprykami i sosem paprykowym z dodatkiem dzikiego ryżu. Rewelacyjnie pachnie i deser na koniec, no to, tak? Grillowane pomarańcze z sosem karmelowo-miętowym z dodatkiem lodów waniliowych. Ale pyszności. A tutaj to, co skosztował nasz operator? To tutaj są empanadillas, czyli pierożki z cielęciną i z dodatkiem kiełbasy chorizo. Wow, i one były budowane na ciepło, prawda? Tak jest. Niesamowite. Jeżeli chcielibyście spróbować tutaj tych wszystkich pysznych rzeczy, zapraszamy oczywiście do restauracji Kaktus Faktoria. Drodzy Państwo, naprawdę Tomek tutaj wyśmienicie gotuje. Bardzo Ci, Tomku, dziękuję. Dziękuję. Widzimy się jutro, tak? O godzinie 18 będą też pyszne rzeczy. No to jeszcze przypomnij, co będzie dokładnie jutro. Na pierwsze to będzie zupa Azteka. Czyli ostra. Tak jest. Danie główne paella z owocami morza i na deser sałatka z melona.
zapraszamy, jeżeli macie ochotę chociażby na sałatkę z melona. Zapraszamy oczywiście do restauracji Cactus Factory. Drodzy Państwo, Tomek, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję to również. Była naprawdę czysta przyjemność z Tobą współpracować. Super. Cieszę się, że zobaczymy się jutro. Ja też. Drodzy Państwo, w takim razie ja dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro o godzinie 18. Bądźcie z nami, ponieważ jutro też będzie gotowała tutaj dla Państwa restauracja Cactus Factory. Dziękuję, do zobaczenia, do jutra. Smacznego dziś wieczorem życzy sponsor restauracja Cactus Factoria. Smak Hiszpanii i Meksyku w centrum Poznania. Ulica Ślusarska 5.